Z dawna Polski gdzieś krwawą Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo. Umierała w nocy Polska. W brodach Wisły, w śniegu grudnia stała matka częstochowska. Posiwiała i milcząca, jak dziś każda z polskich matek, przytuliła nas do serca, łącząc gorzkie łzy opłatek. Matko nasza, Matko Boża, poorana, cała w troskach, większą wiarę i nadzieję daj nam Pani Częstochowska. Wspominając tamten 13 grudnia, i z tej perspektywy 40-letniej dzisiaj na naszą ojczyznę, z tą wielką prośbą o większą wiarę i nadzieję, witam w imieniu ojca proboszcza jezuitów, księdza biskupa Marka, księdza dziekana Grzegorza Michalskiego oraz kolegę, a zabyliśmy wojsko w seminarium, księdza proboszcza Mirosława Jagiełę. Nazwisko ma piękne, jak król. Witam serdecznie przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, ministra spraw zagranicznych pana Zbigniewa Rau, posła Włodzimierza Tomaszewskiego, posła Waldemara Budę, wojewodę łódzkiego Tomiasza Bocheńskiego, marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Szajbera, wiceprezydenta miasta Łodzi Adama Pustelnika, przewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego Iwonę Kuperską, przedstawicieli instytucji państwowych służb mundurowych, członków i sympatyków Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność, na czele z przewodniczącym zarządu regionu Waldemarem Kręcem. Witam wszystkie poczty sztandarowe i wszystkich tutaj obecnych na tym spotkaniu miłości, pokoju oraz nadziei. I prosimy księdza biskupa o modlitwę i wszystkich tu obecnych za naszą ojczyznę, o błogosławieństwo miłości i pokoju. I o to, tak jak pisze na pomniku Solidarności w Gdańsku, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. Pan da swojemu ludowi ten dar. I o to modlimy się. Świętej Łucji, Dziewicy i Męczennicy, skierujmy do Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby jego trud głoszenia dobrej nowiny przynosił błogosławione owoce nawrócenia i pojednania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,
aby dobry Bóg Wszechmogący błogosławił jego pracę dla dobra narodu polskiego i całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich kapłanów i duchownych, pomordowanych skrytobójczo przez totalitarny reżim komunistyczny, aby ich ofiara przyczyniła się do jak najszybszego zwycięstwa dobra nad złem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość Polski. Aby Bóg dał im życie wieczne w niebieskiej ojczyźnie, a współczesne pokolenie i następne niech zachowa dla nich cześć i pamięć. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej, aby była zasobna w chleb i pracę, a władze państwowe służyły społeczeństwu mądrze i sprawiedliwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary stanu wojennego, zabitych, okaleczonych, więzionych, internowanych, szykanowanych, tych, którym odebrano godność, aby ich poświęcenie i cierpienia dla ojczyzny nie zostały zapomniane przez potomnych. Ciebie prosimy. Módlmy się za duszę wszystkich zmarłych członków Związku, by dobry Bóg Wszechmogący przyjął ich do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność, aby nie ustawał w swoich działaniach i odważnie bronił krzywdzonych pracowników, a także był obrońcą godności człowieka w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy byli wierni do końca Bogu i Ojczyźnie, spełniając poprzez swoje życie najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty znasz nasze słabości. Wspieraj nas swoją łaską, abyśmy umocnieni świadectwem wiary świętych męczenników mężnie szli za Tobą. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanowili się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to zarzuci nam. Dlaczego więc nie uwierzyliście? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiem. On również im odpowiedział: więc i ja wam nie powiem, jakim prawem
otoczeniem. Oto słowo Pańskie. Byśmy wyszli z tej świątyni tak jak uczniowie w Emaus wychodzili ze światłem w umyśle i największą radością i miłością w sercu. Święty Łukasz pokazuje dwóch uczniów Jezusa, którzy chodzili 3 lata z mistrzem. Słuchali Jego słów, przepięknej Ewangelii, dobrej nowiny. Widzieli wielkie znaki, cuda. Byli również na Golgocie. Słyszeli słowa Jezusa z krzyża. 7 słów. Czuli pod stopami trzęsienie ziemi, na ciebie słońca widzieli. Kotarek się rozdarła, środki na pół. I nic nie zrozumieli. Nic. Czuli w sobie wielką przegraną. Klęskę, największą klęskę. Wszystko stracone. I kiedy tak uciekali, i chcieli zapomnieć o tym wszystkim, co się wydarzyło. Do nich się przyłączył nieznajomy i mówi: dlaczego płaczecie? Dlaczego smutni jesteście? Dlaczego nie nieście w sobie gorycz klęski, porażki? Dlaczego? A oni mówią: człowieku, ty jesteś jedynym człowiekiem, który jest nieświadomy, co się wydarzyło tu w Jerozolimie w piątek. Jak ty się uchowałeś? Ty jesteś jedynym nieświadomym. Tak mówi do głównego bohatera wydarzenia. A on mówi: to wy nic nie rozumiecie. Wyście nic nie zrozumieli. I subtelnie, krok po kroku, przekazuje im słowa, przypomina, co mówił Bóg przez proroków do narodu w historii. Przypomina im te słowa, bardzo ważne słowa. I kiedy tak idą, serca im mocniej biją, robi im się jaśniej w umysłach. I kiedy słońce już było na widokręgu zachodzące, zrozumiało zapaść noc, oni go wzięli mocno pod ręce i mówią: zostań z nami. Zostań z nami. I kiedy nieznajomy bierze chleb, modli się, błogosławi, łamie, oczy im się otwierają. Oczy im się otwierają i poznali zmartwychwstałego. I moi drodzy, prośmy o otwarcie naszych oczu i serc na tamte wydarzenia. I żebyśmy zobaczyli w tych internowanych, uwięzionych, skazanych, zamordowanych, byśmy spojrzeli w święte zmartwychwstania, ich wielkie bohaterstwo, ich wielką miłość do ojczyzny, do wolności, do prawdy, do sprawiedliwości. To jest najważniejsze przesłanie z tamtych dni. I dzisiaj nie gloryfikowanie zła i złych ludzi, tylko tego, co jest w nas najważniejsze i najpiękniejsze i między nami. Tak jak się modlił Jan Paweł II: niech Duch Święty stąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
O jaką siebie chodzi? Nasze serca, nasze dusze, nasze wnętrza. Byśmy byli odnowieni, czyli wolni. I to jest najważniejsze dzisiaj przesłanie do nas. Jakie widział świat, można za nie płacić. Co dzień świeży stos niosą wasze wiatry. Kiedy mija noc, ciemna noc na bandę, naraz jasny dzień, znamy słońce prawdy, z nimi strady jesień, nielegalne kwiaty. Jest niszczalny krzyż, duszą gabinety i imperium duszy. Śmieje się z komuny, nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska. Rozpoczynamy uroczystości związaną z obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystość rozpoczniemy odegraniem hymnu państwowego. Do hymnu. Witam senatorów i posłów Rzeczpospolitej Polskiej. Witam władze państwowe i samorządowe. Witam przedstawicieli instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Witam członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Witam przybyły poczty sztandarowe. O zabranie głosu proszę przewodniczącego zarządu regionu ziemi łódzkiej NSZZ Solidarność Waldemara Kręca. Witam was wszystkich tu obecnych, którzy przyszli uczcić pamięć ofiar stanu wojennego. Chciałem gorąco przywitać posłów ziemi łódzkiej, pana posła Włodzimierza Tomaszewskiego. Witam pana wojewodę łódzkiego, pana Tobiasza Bocheńskiego, witam marszałka województwa łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera, witam wiceprezydenta Łodzi Adama Pustelnika, witam przewodniczącą sejmiku województwa łódzkiego, panią Koperską, witam służby mundurowe z panem komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, witam Policję województwa łódzkiego i miejską, witam
Straż Miejską, witam pana burmistrza miasta Ozorkowa, Jacka Sochę. Witam dowódcę 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Witam pana dyrektora Dariusza Roguta, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, tego, który odkrywa prawdziwą historię. Dzisiaj na naszych oczach widzimy, jak byliśmy okłamywani. Dzięki tej instytucji przynajmniej przyszłe pokolenia będą uczyły się prawdy. Witam Marcina Grzelaka, Okręgowego Inspektora Pracy. Witam tego, który redagował wspólnie z Jerzym Kropiwnickim pierwszy komunikat po przyjeździe do Łodzi, po wprowadzeniu stanu wojennego, którym wezwano do strajku w regionie łódzkim i w pierwszym zdaniu było po raz pierwszy użyte. Władza komunistyczna dla własnej obrony wypowiedziała wojnę narodowi polskiemu. Szanowni Państwo, chciałbym przywitać jeszcze osoby, które tu dzisiaj tylko są reprezentowane. To jest naszych duchownych. Solidarność w swoim statucie, w swoich korzeniach ma wartości chrześcijańskie. I my się tego nie wstydzimy. My byliśmy w różnych czasach, ale chciałem z tego miejsca przywitać tych żyjących i tych już, którzy odeszli na wieczną wartę duchownych, dzięki którym mogli nasi przywódcy mieć schronienie, a kiedy ich więziono, to rodziny utrzymanie. Za to w imieniu Solidarności Łódzkiej wam ogromnie dziękuję. Bez was na pewno by wiele rodzin nie przeżyło. Tamta banda, bo to była banda uznana, zbrodnicza grupa zbrojna, bo tak to określił Trybunał Konstytucyjny, że to była nielegalna organizacja wrona, a więc wszystko, co podejmowało, było nielegalne. To jest stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego. Bajka i kłamstwa, łżenie tego człowieka, zbrodniarza Jaruzelskiego, że zrobił to, bo Ruscy chcieli wejść, okazało się zwykłym kłamstwem. Władza komunistyczna wtedy broniła swoich posad. Zresztą dzisiaj jest podobnie. Ta formacja postępuje podobnie. Wtedy w Moskwie zabiegała najpierw o wojsko, później Miller o pożyczkę, a teraz w Brukseli namawia, żeby nas karano. Mówię to o Millerze, Cimoszewiczu, czy Pelce, czy Rosati. Oni się nie zmienili. I na pewno, jako spadkobiercy, ale też uczestniczący w tym wszystkim, mają krew na rękę. Szanowni Państwo, dziękuję za tą obecność na uczczeniu ofiar stanu wojennego. Ofiary to są jeden z zabitych na terenie naszego województwa, jest najmłodszy pracownik kopalni Wujek, Andrzej Pełka. On tam został zamordowany, bo to nie było zabicie, to było morderstwo. Zamordowany dzisiaj w Niedoszpielinie, w swoim rodzinnej miejscowości jest pochowany. Ofiarami stanu wojennego to byli ci, których zabrano nocami, bito i wywożono po różnych więzieniach. To było tysiące. Ofiarami są ci, których wyrzucono z miejsc pracy. I ofiarami byli ci, którzy zostali wyrzuceni z naszego kraju, z naszej ojczyzny. Dzisiaj wielu tu z was jest, powróciło też do Polski, widzę, i też powrócili do pracy. Ale może warto powiedzieć, że ta wtedy zbrodnicza władza wydała w sądzie 200 tysięcy wyroków. Jeżeli ktoś myślał, że się stan wojenny skończył, to w Sądzie Najwyższym nie skończył się. Tam jest zbrodniarz Zimulski, który wydawał wyroki dla działaczy Solidarności. I to jest coś, czego nie można zrozumieć. Aczkolwiek po obejrzeniu tego filmu z Michnikiem zaczyna się łatwiej to rozumieć. Ale te 200 tysięcy wyroków nikt nie zmieni. Czyli znacie może jakiegoś zbrodniarza sądu, który został poddany procesowi? Ja nie znam. Może IPN zna.
Czy znacie jakiegoś zbrodniarza z władzy komunistycznej, która zapłaciła za prawie 100 osób zabitych? Ja nie znam. Przechodzimy co roku, to już 40 rok. Jak my mamy wychować przyszłe pokolenie? Dzisiaj w imieniu Solidarności, ale i też wy, którzy walczyli o wolną Polskę, mamy moralny obowiązek upominać się o prawdę, upominać się o sprawiedliwość. Możemy wybaczyć tym zbrodniarzom, ale to nie znaczy, że mają nie ponieść konsekwencji. Może to jest czas, żeby sędziom, którzy skazywali w okresie stanu wojennego, odebrać emerytury tak jak Ubeko. Nie po kilkadziesiąt tysięcy, tylko tak jak ma płaca minimalna. Bo to jest wtedy uczciwe, sprawiedliwe. Tego, którego skazywał, ma od niego 10 razy większą pensję. Szanowni Państwo, okres, kiedy każda rocznica, kiedy przychodzimy tu, skłania do tego, żeby mówić odważnie. Po jednej stronie był zbrodniarze, po drugiej stronie był naród. Naród, jak w naszej historii, w tysiącleciu, płacił największą daninę. Ci, którzy nim rządzili, wiele razy się zdarzało w różnych wiekach, oni mimo zdrady na tym dobrze wychodzili. Można dzisiaj mówić o tym, że Targowica, która była synonimem największej zdrady w naszej historii, jest nic w porównaniu z tym, co mamy zrobione 81 roku 13 grudnia. Władza wypowiada wojnę narodowi polskiemu. Jeszcze nigdy w naszej historii żadna władza nie wypowiedziała wojny narodowej. Szanowni Państwo, każdy z nas, tych, którzy byli obecnymi świadkami, jest tu wielu z nas, którzy byli wtedy pod budynkiem Solidarności, czy też w tych nielicznych zakładach wzięli udział w strajku, tak jak to miało miejsce w ZK Teofilów, czy w moim zakładzie w Fonice, czy w Bistonie. Ale dzisiaj wielu z tych ludzi tu przychodzi, też jest obecny. Zapomniałem przywitać pierwszego przewodniczącego Solidarności Regionu Łódzkiego, Andrzeja Słowika. Andrzej się gdzieś tam kryje. Wrócił z Warszawy. Dzisiaj był na uroczystym posiedzeniu Komisji Krajowej, gdzie tam padły mocne, ale wreszcie prawdziwe słowa. Ze strony pana prezydenta, pana premiera, czy też pana marszałka. Prawdziwe słowa o tym, że zbrodniarzy trzeba rozliczyć. Nie może tak być. To, że ich rozlicza sąd ostateczny, bo coraz częściej odchodzą, to żadna sprawiedliwość dla przyszłych pokoleń. Bo co oni mają się uczyć? Czego mają się uczyć? Że trzeba być zbrodniarzem, przestępcą i tak nie będzie płacił za to żadnej kary. Szanowni Państwo, jeszcze raz Wam ogromnie dziękuję, bo tak jak powiedziałem, ofiar w stanie wojennym to nie tylko ci zabici, ale to też ci, których zamknięto. Tych, którzy potracili swoje rodziny. Tych, których wyrzucono z ojczyzny. Wielu z Was jeszcze pamięta, jak Kornela Morawieckiego wyrzucano z Polski, a on wraca. To są właśnie symbole. Symbole tej miłości do ojczyzny. Wielu tu z Was tą miłość pokazywało w roku 81. I tak jak powiedziałem, stan wojenny nie skończył się tak, jak to banda przestępców zniosła. On toczy się jeszcze dzisiaj w wymienionym Sądzie Najwyższym. Ale proszę sobie przypomnieć, że morderstwa księży były jeszcze w roku 90. Stan wojenny trwa dalej dla niektórych. Szanowni Państwo, dziękuję za tą obecność. Mam nadzieję, że to, co od wielu lat mówimy, o tą sprawiedliwość, to naprawdę nie jest dużo. Bulwersującą rzeczą jest, i to powiem na końcu, bo to, że komuniści mieli inne zdanie i w II Rzeczpospolitej byli największymi zdrajcami, czy też oni mają krew na rękach za stan wojenny,
to dzisiaj ich głosami nie uczczono pamięci ofiar stanu wojennego. Oni się wcale nie zmienili. Mimo, że ich Miller pożyczką moskiewską próbował przekształcać, więc mówię z tego miejsca publicznie. Możecie sobie tworzyć piątą lewicę i tak będziecie ich dzieci. I wy powinniście pierwsi przeprosić za zbrodnię stanu wojennego. Jeżeli nie zrobili to wasi dziadkowie, ojcowie, to wam się to należy, żebyście wy przeprosili za stan wojenny ofiary. Bo ofiarom to się należy. Bo dzięki tym ofiarom to wy macie dzisiaj dobre życie w Polsce. Cześć i chwała bohaterom. Przechodzimy do kolejnej części dzisiejszej uroczystości, a mianowicie składania wiązanek kwiatów. Delegacje będą kolejno wyczytywane, a wiązanki odbierać od Państwa będą koledzy z PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi, Grzegorz Martynowski i Mirosław Wojtczak. Kwiaty składać będzie poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski. Kwiaty składać będzie wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Kwiaty składać będą marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego Iwona Koperska. Ta lampa pali też. W imieniu prezydenta miasta Łodzi kwiaty składać będzie Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi. Kwiaty składać będzie przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski. W imieniu wicepremiera Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego Andrzej Cebulski. W imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Joanny Kopcińskiej asystent krajowy Wojciech Zakrzewski. W imieniu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, dyrektor biura Monika Łakowska. Kwiaty składać będzie
Instytut Pamięci Narodowej, dyrektor Dariusz Rogut wraz z delegacją. Składać będzie burmistrz miasta Ozorków Jacek Socha i przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny. Delegacja służb mundurowych w składzie. Starszy brygadier Grzegorz Jankowski, łódzki komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Inspektor Dariusz Dziurka, komendant miejskiej policji. Starszy brygadier Jacek Konciak, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Inspektor Jarosław Rybka, zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Pułkownik Jacek Biruś, komendant garnizonu Łódź, i Wojciech Płoszaj, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi. Kwiaty składać będzie Komenda Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi. Włodzimierz Szewczyk, komendant, Marek Sarna, przewodniczący NSZZ Solidarność. Kwiaty składać będzie okręgowy inspektor pracy w Łodzi Marcin Brzelak i przedstawiciel komisji zakładowej NSZZ Solidarność w okręgowym inspektoracie pracy w Łodzi Lidia Marciniak i Bartkowski. Kwiaty składać będzie w imieniu rektora Uniwersytetu Łódzkiego Damian Dominik Szczukocki. Kwiaty składać będzie Kuratorium Oświaty w Łodzi. Waldemar Fleischer, łódzki kurator oświaty, Andrzej Krych, łódzki wicekurator oświaty. Kwiaty składać będzie delegacja Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Kwiaty składać będzie Łódzka Kolej Aglomeracyjna, członek zarządu Jan Kotynia. Kwiaty składać będzie Łódzki Dom Kultury, dyrektor Michał Kordecki. Kwiaty składać będzie Polregio S.A. Łódzki Zakład w Łodzi, Krzysztof Urbaniak, dyrektor zakładu i Emilia Kotkowska, zastępca dyrektora.
Kwiaty składać będzie Łódzka Strefa Ekonomiczna. Marek Michalik, prezes zarządu, i Sebastian Bulak, asystent zarządu. O złożenie kwiatów proszę delegację Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W imieniu radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Ranielak i Sebastian Bulak. O znicz proszę o złożenie Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Agnieszka Wojciechowska. O złożenie kwiatów proszę Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka. Harcmistrz Natalia Potorska-Grzelewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej. O złożenie kwiatów poproszę Stowarzyszenie Trzeciej Konspiracji. Andrzej Słowik, Henryk Marczak, Andrzej Niedbała. O złożenie kwiatów poproszę Stowarzyszenie Chełmieniacy 82, Jerzy Przybyszewski, Lech Warda, Jerzy Nowicki, Adam Nowak. W imieniu garnizonu Łódź, dowódca 9 Łódzkiej Brygady Terytorialnej, dowódca garnizonu, pułkownik Jacek Biruś, pułkownik Paweł Wiktorowicz, starszy chorąży sztabowy Jarosław Pękała. Kwiaty złoży Związek Sybiraków Oddział Łódź. W imieniu Federacji Kupieckich Ziemi Łódzkiej Henryk Stefaniak. O złożenie kwiatów poproszę podregion NSZZ Solidarność Ozorków Henryka Trwalewska, przewodniczący. O złożenie kwiatów poproszę Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność. Marek, 14 sierpnia. Marek,
O włożenie kwiatów poproszę międzyregionalną sekcję NSZZ Solidarność Strażaków Województwa Łódzkiego. Łukasz Kapica, członek zarządu sekcji i członek prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Marcin Lędzion, zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej w Komendzie Miejskiej w Łodzi. Kwiaty proszę o złożenie międzyregionalną sekcję oświaty NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, przewodniczący Roman Laskowski. No nic, coś mi się nieważne. Dobrze przeszedł. Złożenie kwiatów poproszę regionalną sekcję kolejarzy NSZZ Solidarność. Włodzimierz Janiak, Michał Staniszewski, Zdzisław Kowów. Odłożenie kwiatów poproszę organizację międzyzakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu Medycznego. Proszę o złożenie organizacji międzyzakładową NSZZ Solidarność PGE Dystrybucja SA i PGE Obrót SA w Łodzi. Janusz Skibiński. O złożenie kwiatów poproszę organizację zakładową NSZZ Solidarność MPK Łódź. O złożenie kwiatów poproszę organizację zakładową NSZZ Solidarność, Komisja Zakładowa Uniwersytetu Łódzkiego. O złożenie kwiatów poproszę organizację zakładową NSZZ Solidarność Politechniki Łódzkiej. O złożenie kwiatów poproszę organizację oddziałową NSZZ Solidarność Telewizja Polska Łódź. O złożenie kwiatów poproszę organizację zakładową NSZZ Solidarność w Zarządzie Lokali Miejskich w Łodzi, Dariusz Pacholski, Katarzyna Podawczyk. O złożenie kwiatów poproszę Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. No masz, no. Waldemar Kręc, Ireneusz Bach, Piotr Ścieśko i Przemysław Kręta.